Siemka Temka, witam Was na kolejnym odcinku serii od Zero do Albańczyka. Kontynuując naszą małą wyprawę dookoła Albiona w poszukiwaniu dwójkowych surowców i które będą się najbardziej opłacać, dzisiaj znów wyruszam. Tym razem będziemy zbierać witułkę, czyli bawełnę. No oczywiście dwójkową. Za Tetfordem, bo tutaj są bagna i na bagnach najwięcej będzie właśnie tego surowca. Oczywiście mapa trójkowa, set czwórkowy i czwórkowe narzędzie. I w sumie to tyle, lecimy. No dobra, jesteśmy już po zakończeniu tej przygody godzinnej, gdzie mamy zebrane 5600 tej bawełny. No dobra, no to... Co tutaj możemy powiedzieć o tym? Że za sztukę średnia sprzedaż jest 30, a faktyczna jest tutaj za 28-27. Tak mniej więcej tutaj wygląda. Więc będziemy mieli troszkę niższy zysk, około 160 tysięcy. No, mało. A teraz, jak to się nazywało? Klot chyba. Nie? O, jest. Simple Klot. Znowu jest ponad dwa razy tańsze niż ta zwykła bitułeczka. A wymaga 1:1 przeróbki, więc ponownie bez fokusu na procencie w ogóle nawet się nie opłaca tego przerabiać. I dopiero w takich warunkach byśmy zarobili parę groszy. Więc tutaj przerabianie znowu odpada. Jeśli chodzi o to, jak plasuje się w stosunku do innych dwójkowych surowców, no to jest to mniej więcej cały czas ten sam poziom. Czyli drewno, czy ostatnio dupaliśmy tę rudę dwójkową. No to mniej więcej to jest taki poziom właśnie. 160, 170, 180 tysięcy na godzinę. Daleko jesteśmy od skóry, gdzie robiliśmy 300 na godzinę. Także tutaj nie ma co się zastanawiać. Cały czas te surowce są za nisko, żeby w ogóle myśleć o czymś innym niż dwójkowa skóra. Jeśli chcecie na tym, jak wiecie, pod kątem pieniędzy myśleć, bo jeśli chcecie myśleć w ogóle o zbieractwie dwójkowym, no to na dłuższą metę wiadomo, że się nie opłaca przy tym zostawać. Wiadomo, że wyższe tiery wam więcej dadzą. Może niekoniecznie na przykład czwórkowy, no ale już piątkowy enchantowany, czy szóstkowy i tak dalej, no to już na pewno będą wam więcej dawać niż 300 na godzinę, dlatego że to jest tylko tak, wiecie, na początek. I na początek, jeśli chcecie sobie przyrobić na surce, no to dwójkowa skóra cały czas pozostaje top 1. Jeszcze został nam kamień, ale spodziewam się, że kamień też będzie miał bardzo podobny wynik jak tutaj te poprzednie surowce. No i oczywiście kamień będziemy zbierać z martloku, pojedziemy sobie na tą trójkową z tyłu i w sumie to będzie już koniec naszego objazdu dookoła Albiona.
za surowcami. Teraz jeszcze rybki nam zostaną. A rybki to chyba sięgnę po rybki tutaj, o, w tej rzece. Dlatego, że po prostu na lesistych są najdroższe rybki. Przynajmniej były. Także tam pewnie pojadę. I sobie też połowimy rybki. Ale to, wiecie, jeszcze dwa odcinki. Jeszcze ten kamień i rybki. Dobra. To ja lecę na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live, jak wyzdrowieję.